Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich w drugim dniu turnieju. Pierwszy 5-0. Zobaczymy, czy damy radę tak pociągnąć jeszcze jeden dzień. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz wesprzeć nasz kanał. Na Zrzutce, na Patronite, możesz go zasubskrybować lub dać lajka. Liczymy na Ciebie. Turniej, przypominam, czterogwiazdkowy, bez koloru czerwonego, podbite ulepszenia. Zobaczmy, czy dzisiaj też uda nam się dostać drużyny bez zielonego fronta. Ruszajmy na bitwę. No nie, nie dosyć, że nie dostaliśmy drużyny bez zielonego fronta, to jeszcze, żeby było ciekawiej, dostaliśmy drużyny na 20 talencie prawie wszyscy. No i ponad 300 punktów różnicy w sile drużyny, czyli dzisiaj zaczęliśmy z wysokiego ceto grania. I to był ten moment, który ja wiedziałem, że wcześniej czy później nastanie. I nie jestem przekonany, co tutaj zagrać. Czy pójść w 3 żółte, czy w 3 fiolety. Lepiej chyba w 3 żółte, bo niż w 3 fiolety, bo widzę, że tutaj są podwojony kolor fioletowy. Jest to lepiej nam pójść w kolor żółty. Tym bardziej, że lepiej nam szybko wykończyć leczącego, gdyż Rigard w kostiumie potrafi świetnie leczyć, daje też podbicie swoim, więc całkiem nieźle. A my z żółtymi tutaj całkiem dobrze stoimy. Nie jestem tylko przekonany co do mgły, chociaż może, bo z kolei jak ona odpali, to oni nie będą mogli odpalić swoich dodatkowych buchów. Buchów. Tutaj Rigard będzie kompletnie nieprzydatny, jeśli nam się uda to zrobić. Dwóch leczących, trzech atakujących. Ten potwór, który mnie się nie będzie pozwalał leczyć. No dobra, no. My też w dwóch leczących idziemy. Jeden ściągający efekty z nich. No cóż, raz kozie śmierć, spróbujmy. Z taką dużą przewagą to już nie wiadomo, co tu się może wydarzyć. Na szczęście mamy żółty, ale czy te cztery... Och, więcej niż cztery, to 7 klocków. I te 7... Ale no dlaczego mnie uderzyłeś? A kto ci pozwolił bić tatusia? Hola, hola, drogi panie. Dobra, słuchajcie, zobaczmy na razie, jak to pójdzie w fiolecie. No pewnie, jeszcze sobie kompana postawił, frędzel pędzel. Dobra, zobaczmy tak. Czy nie pokonaliśmy? Ale zrobimy to w taki sposób. Tu już osłabimy i tu go lekko smyrniemy żółtym. Słuchajcie, jeszcze go nie... Byłem przekonany, że ten jeden żółty klocek zrobi robotę. Tego się nie spodziewałem kompletnie. No ale dobra. Zrobimy to tak i zrobimy to Luxiu tak i zrobimy to tak. I miejmy nadzieję, że tu już właśnie wykończymy lekarza. Czy my się potrzebujemy uleczyć? Tak, potrzebujemy się uleczyć zdecydowanie. Potrzebujemy sobie tutaj podejść żółtym i skoncentrować się na drugim lekarzu. Na szczęście możemy się lekko uleczyć. Dobrze. I możemy wykończyć im Kirilla. Możemy albo nie możemy. Tu mi się to też nie spodobało. Ile Kirillkowi zostało? 68. Niby niedużo. Holender, przed chwilą jeszcze miałem zielony, a teraz już zielonego nie mam. Muszę zrobić tego Kirilla, po prostu tam zaatakować, zanim on mnie walnie. Ten mi zabiera manę chyba, czy oślepia? Oślepia. Tak, on mnie oślepia. Sprawdźmy, czy tu zielony się spisze. No, 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 pięknie, dobrze. Jest dobrze. Ile trwa to oślepienie? Jeszcze 3 tury, więc kompletnie nie ma co czekać na to, aż ono zadziała. Po prostu tutaj trzeba atakować i się nie zastanawiać. Tu zaatakujemy. Na same pudła oczywiście, ale to nie jest nic, czego byśmy się nie spodziewali. Tu się wyleczymy. Tu podciągniemy zielonym. Tak jak mówiłem ostatnio, muszę trochę bardziej się koncentrować na graniu i troszkę bardziej myśleć. I to też niniejszym staram się czynić. Dobra, on mi zabrał leczenie. Ale to nie szkodzi. Czekajcie, tu się zaatakujemy żółtym. No trochę dużo tych pudeł, muszę przyznać. No ale trudno. Rach, ciach, bach. Tu powinna być robota skończona z tym jednym i został nam już tylko jeden Sancho Pancha do wykończenia. Uleczymy, uleczymy, walniemy. I jest żółty kolorek, pięknie, elegancko. Mimo dużej przewagi przeciwnika udało nam się zwyciężyć. Co wcale nie jest takie fajne, bo następny przeciwnik będzie wyglądał właśnie tak. Czyli dokładnie tak, jak się spodziewałem. Kaszreczek na 20 levelku.
i cała reszta też wykoksowana. 4020 siła. O, Kyrie Eleison. Co tu się wyrabia? Jeszcze aż sprawdzę jego poziomy tu. 17, 19, no dobra. Ho, 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 drogi panie. Nic się nam nie stanie. Co ja mam zagrać? Ten żółty całkiem niezły. Ale tu by się przydało pójść w zielony na przykład też, nie? I chyba ja tutaj spróbuję pójść w zielony mimo wszystko. 4-1, bo inaczej tego nie wygramy. A w zielony bym poszedł w taki. I też w taki, żeby im blokować mannę z nieba. I tu by mi się przydał jeszcze... Jeszcze by mi się przydał Kamrat, który osłabia im uderzenie. Tylko zamiast kogo go dodać, bo Kamrat, ponieważ robi minionki na prawo i na lewo, czyli na swoich dwóch sojuszników, po jednym z każdej strony, to dobrze by było go dać gdzieś na pozycji 2 lub pozycji 4, a nie na pozycji... No dobra. Dajmy tutaj. A Petersa damy tutaj. Zastosujmy, jak to pójdzie. Nie mamy zielonego pojęcia, jak się do tego ustosunkować. Aż mi się ciepło zrobiło. W sensie takim, że żałuję, że nie poszedłem po prostu w niebieski, nie? Tylko to mam na myśli. Niebieski królewski, jak to się czasami mówi. Oj, 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 tu się rzeczy dzieją niebywałe. Ależ mu mało zabrakło do szczęścia, właściwie nie mu, tylko mnie mało zabrakło do szczęścia, żeby go wykończyć już tak na amen. Tu niech mi nic nie podchodzi. Dobra, świetna informacja. Wykluczymy w tej chwili Luxu, miejmy nadzieję. Tutaj bym to zrobił w taki sposób, może wpadnie zielony, nie wpadł. I jeszcze mi zepsuł tutaj, ale dobrze, jest ok. Jest ok, podleczymy się, bo to już jest czas najwyższy, żeby się podleczyć. Jemu zablokujemy manę w razie, jak on by nam chciał, zechciał odpalić. Właśnie, a nam nie odpali. Leczymy się i odpalamy Kamratka tutaj. Atakujemy znowuż fioletem i liczymy, że znowuż poleci nam jakiś zielony. Poniekąd poleciał, ale nie do końca. Tu nas zaatakował, nic nam krzywdy nie zrobił. Czy my się czymś załadujemy? Niestety nie. I to jest minus. Właśnie, bo odpalił jeden lekarz, a za chwilę odpali lekarz numer 2 i czekamy na to odpalenie, żeby go wyłączyć, tego lekarza. Och, tu zielony nam elegancko podszedł. Niestety nie na tyle, żeby zablokować właśnie Luxiu, która nam teraz zabierze wszystko. Mhm. I teraz fiolecik dla wyłączenia efektu Frigarda. Dobrze. Luxiu, ponieważ jest wykończona najbardziej, to ją już byśmy chcieli zacząć molestować tutaj bardziej. Raz. I zobaczmy, czy fiolet sam da radę. Jak tu się fiolet nam spisze? Chyba nie da rady, tak myślałem. Dobrze. Ale da radę na pewno Kamracik, który tutaj uderzy. Czy chce uderzać? Tak, chce uderzyć tego, żeby on się naładował. Bo wiem, że tu mi podejdzie właśnie w taki sposób zielony. Pięknie. Czyli jednego lekarza się pozbyliśmy i dwóch atakujących. Właściwie dwóch lekarza, bo front też taki. Lekarski mocno. Dobra. Co zrobimy? Zaatakujemy na razie w taki sposób. Całe szczęście nie spadł nam zielony. Tu póki co odpalimy... Oj, chciałem patrzeć, chciałem w Rigarda, a dałem w tą mendę. Mój ewidentny błąd. Nie spojrzałem, co tam zaznaczyłem, ale zablokowaliśmy tak czy inaczej. My się znowu podleczymy i go zaatakujemy. Tu niestety wolałbym mieć zdecydowanie bardziej naładowanego Jasia, bo Jaś mu zabierze połowę many. Zobaczymy, czy mi się uda Jasia naładować. Udało się Jasia naładować, świetnie. Czy on ma tarczę many? Nie ma, ma przebicie. Więc zaatakujemy go w taki sposób, żeby mu tą manę, żeby on się sam chlasnął i sobie tą manę zabrał. Pięknie, sam się chlasnął, my go chlaśniemy też. Pomożemy. Druga walka wygrana z drugim mocnym przeciwnikiem. Fantastycznie. No będzie coraz gorzej. Trzecia walka, także powyżej 4000, więc widzę, że tu już standardem będą 4000-niki. Czuję się jak jakiś alpinista, który zdobywa 4000-niki. Wracamy do ustawienia żółtego, ponieważ mamy
na froncie kolor fioletowy. Tam mieliśmy Liuxiu chyba, jeśli dobrze pamiętam. I co tam jeszcze było? I mgła, prawda? Dobra. I mgła. A Liuxiu jest szybka, czy nie? Liuxiu jest średnia. No to nie fajnie. No ale dobra. Spróbujmy tak zastosować. Ach, czyli lekarz, mgła. Nie pamiętam, co robi ta postać. Almur, też go mam, ale chyba nie zrobionego. 120 celowi po bliskim wrogom. Ach, on nam będzie zabierał życie, którego my nie będziemy mogli regenerować. Czyli taka słabsza Alfrika. O, minus 54 do zielonego? To czy ja go mam? Muszę sprawdzić, bo jeśli go mam, to go zrobię. Ale mogę go nie mieć jednak. Bo nie kojarzę, żebym go miał, bo był świetny na tanka. Jeżeli go mam, to go zaraz zacznę robić. Almur. I ta wysysa życie, tak? Mhm. Bohater umniejsza 61 jeszcze regenerację. No dobrze. A jeszcze sprawdzę, która mocniej wali. W sensie uderza. 150%. 175. No to zdecydowanie bardziej nam zależy, żeby mgła uderzała częściej, tym bardziej, że jest szybka. I chodzi mi o to, żeby ona dłużej przetrwała. Nie tak, żeby ona dłużej przetrwała. Bo ją kaszrek będzie podleczał. Zastosujmy. Dobra, nie ma co się cackać. Trzeba atakować. No niestety tym razem żółtego nam kompletnie tutaj nie dało. Nie ma żółtego. Nie ma zielonego. Nic tu nie ma w ogóle. Co tu jest, jak tu nic nie ma? O, jest żółty jeden. No widzicie? To niedobrze. To nie tak to miało być. Ty się, misiu, nie miałeś kompletnie leczyć. Ale na szczęście jeszcze jest jeszcze tutaj żółty i jest tu zielony i tu pójdą... Ojej. No to teraz dało ładnie. Tylko czy my chcemy teraz uderzać? To jest moje pytanie. To jest moje pytanie. Czy ja chcę teraz uderzać? A właściwie to nawet wiem, że ja uderzać w tej chwili nie chcę. Chciałbym, żeby się lekarz załadował. To nie było mądre, ale dobra. Ja bym chciał tutaj... Kurczę, czemu się lekarzu nie... Okej, ciebie zrobimy tak. Ciebie zrobimy tak. Po prostu nie, wiem, że nie zabiję Melendora od razu. Ani nikogo innego, więc nie chciałbym... On daje na siebie komu? Zmniejsza maksymalne zdrowie. Nie. Dobra. Zrobimy tak. Rachu ciachu. Seks na piachu. Mhm. I tu podejdziemy, ponieważ mu osłabiliśmy żółtego, to cały czas mi zależy, żeby... O, ładnie. Ale się uparli, patrzcie, tą moją Liuxiu, nie? Nieszczęsną. I to jest świetne. Niestety Liuxiu padnie, bo ona wyssie mnie do cna, ale to nie szkodzi. Teraz miejmy nadzieję, że się uleczymy. Dobra, uleczymy się. I jeszcze raz się uleczymy. Próbuję naładować kaszreka. Ha. Tak, mogę sobie próbować, a jak on nie będzie chciał się naładować, to się nie naładuje. Dobra, idziemy z tobą. Tu się będziemy ładowali na środeczku. Kaszreczek się ładuje, tutaj dalej walimy. Tu spróbujemy żółtym, nie spadł żaden żółty niestety. Ale to nie szkodzi, bo tu sobie podciągniemy żółtego. Ona niestety też odpali. I trochę mi tutaj namiesza, ale dobra. Dwóch wykończyliśmy, ale ja też mam niestety dwóch już wykończonych, właśnie. Ale podładujemy sobie kaszreka. Ojej. Ach, minus 64 regenerowania many. Zapomniałem o tej umiejętności, która jest genialna. No dobra. Tak. Już nie mam minus 64 do regenerowania many? Nie mam. To mogę sobie teraz z tym kaszrekiem podciągnąć, bo potrzebuję. Zdecydowanie. Ach, ta cholera mnie będzie wysysała. Nie mam żadnego koloru dobrego, więc sobie zrobię to w taki sposób, ale tu dalej mi nic nie spada. O, teraz mi trochę żółtym poleciało i to jest dobra wiadomość. Ale mogłaby być lepsza. Ciach. I tej muszę zdecydowanie zmniejszyć regenerację many, bo ona tu jest strasznie wysysająca ze mnie życie. Ale to strasznie bym powiedział. I tu naładujmy się, miejmy nadzieję, żółtym. Dobrze. I miejmy nadzieję, że to już skończy żywot tej pani. Nie skończyło, ale to skończy żywot tej pani, a to skończy żywot tego jegomościa. Brawo. Super. Kolejna walka do przodu. Zaraz zobaczymy, co będzie dalej.
aż się boję wciskać przycisk dalej. I ruszanie na bitwę. Bo właśnie spodziewałem się czegoś takiego, co zastałem. A mianowicie 4073 siły to już jest przegięcie pały po prostu, jak dla mnie. Na szczęście niebieski na tanku, co powoduje, że trzeba wziąć... Znowu idziemy w 4-1, no nie ma wyjścia. Tu już trzeba troszkę zaryzykować bardziej, bo jeżeli mamy tak mocnego przeciwnika, to normalnym atakiem go nie pokonamy, nie mamy po prostu na to najmniejszych szans. Czyli atakujemy w taki sposób, jak mamy tutaj. Ja mam 3524, a on ma ile? Zobaczmy. Jeszcze raz. A on ma 4073. No to 550 punktów różnicy. Co zrobić? Co zrobić? Wygrać wojnę. I z takimi klocuszkami to ja nawet szansę jakąś lekką mam. Ale jak tego dokonać? Powiedzcie mi, poczekaj, jak tu dam tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tu dam tak, a tu... A zależy mi, żeby jak najwięcej klocków tego środkowego wrzucić, nie? No właśnie tak. No tu już niepotrzebnie spadłeś klocku, tego nie chciałem. Ale mam nadzieję, że jak tutaj odpalę klocka zielonego, to już mi się naładują jakieś moje postacie. Dobra. I teraz tak. Tego walniemy w ten sposób. Skończyły się niestety klocki, które szły tak ładnie, zielone. A zaczęły się wszystkie inne. Dobra, nie chcemy, żeby ten nas osłabiał. Może jakaś zieleń gdzieś, coś, ktoś. O, tu jest szansa na jakąś zieleń. Dawaj, dawaj, jest, pięknie. Pięknie, tu mu zeszło połowę energii, to też jest dobrze. Niestety on mnie też trzepnął, a właściwie ona... Niefajnie. Dobra, mamy zielonego, ale kurde, znowu ten lekarz się... Jednak ta różnica w sile to jest po prostu przeogromna. Przepotężna. Na szczęście się uleczymy. A co on tak szybko podskoczył? Coś za szybko mi się tu uleczył ten Hunsfot. No, właśnie, wszyscy na 20 talencie, to ja tu sobie mogę, wiecie, w bierki z nimi pograć, kurde, a nie robić to, co ja robię. No nie, no ja oczywiście tu powinienem teraz Liu Xiu uderzyć, ale czy uderzenie Liu Xiu coś mi da? Kompletnie nic mi nie da. W sensie takim, że nie zabiję nikogo więcej, a tak przynajmniej mam szansę drugiego zabić, bo ja tutaj nie liczę, szczerze mówiąc, na to, że uda mi się wygrać z nimi. Nie przy takiej różnicy punktów, tu by naprawdę musiała polecieć ogromna kaskada. Zobaczcie, jak oni mnie tłuką. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ciach, ciach, ciach. I jest druga postać, czyli dodatkowe punkciki wpadły i to... Jest to, na czym by mnie zależało. A tu już teraz będą mnie bili. A niech sobie biją. Kije samo bije. Może tu spadnie jeszcze zielony. Nie spadł. No i poszło. Ale niczego innego się nie spodziewałem. A jak mi kot nie przestanie drapać w drzwi, to go po prostu za uszy wytarmoszę. Zawsze jak nagrywam i zamknę się w pomieszczeniu, to on mi tutaj próbuje poprzeszkadzać. Dobra. Tu ponieważ mamy dwie fioletowe postacie, czyli Tiburtusa, bardzo dobrego zresztą, i Merlina, to pójdziemy zdecydowanie w kolor żółty. Czyli wywalamy tych trzech jegomościów i wracamy do poprzedniego ustawienia żółtego koloru. Czyli tutaj dawaliśmy sobie mgłę, a skrajnie dawaliśmy sobie Liu Xiu. Ok. Znowuż bardzo duża przewaga. Bardzo dobry zespół. Też nie przewiduję tu wygranej, no ale zobaczymy. Tym bardziej nie przewiduję, że nie mam klocków, z którymi mógłbym coś tam więcej sobie zdziałać. Niestety, oczywiście. No tak, idzie niebieski, jest dużo czerwonego. Troszkę żółty wpadł, troszkę widzę zielony. Dobrze, coraz lepiej to wygląda. Oczywiście Melendorek się tam uleczy, ale to nam niewiele przeszkadza, bo my już się tutaj załadujemy bardzo ładnie. Dobrze. I teraz tak. Pociśniemy, mam nadzieję, Melendorka. W taki sposób. Jeden mniej.
Czy się leczymy? Tak, zdecydowanie się wyleczmy. Bo tu nie ma na co czekać, bo możemy sobie fiolet i żółty właśnie elegancko podciągnąć. Teraz nas nie uderzy Tiburtus, bo zginie. I to jest farcik, trzeba przyznać. I teraz chciałbym jeszcze tą mendę tutaj, która będzie nas osłabiała. A w kostiumie to co ona robi, powiedzcie mi? Wszyscy wrogowie minus 39 do ataku. No tak, czyli bardzo mocno by nam tutaj atak osłabiła. Uderzamy dalej w nią. I to powinno ją wykończyć. Tu pozwoli mi się załadować chyba kaszrek i właśnie. Najpierw Sabinka, potem kaszrek. Damy to tak. Dobrze, znowu kaszrek. Sabinka nam na razie niepotrzebna. Podejdziemy sobie żółtym do tego fioletowego, żeby jego tutaj jakoś za chwil kilka użyć. A właściwie to go rozłożyć może już teraz? Nie. On nam odpali i kogoś nam tutaj zblokuje zdecydowanie. A nie, nie zblokuje nam, bo ona nam zabrała całą manę. Więc on nam w Sabinę walnął. Dobra, to mi niespecjalnie robi. Uch. No właśnie, ale nie zwróciłem uwagi, że tutaj tak źle to zagram, bo Sabinka tutaj straci całą energię swoją. Ale my się i tak poleczymy. Tu zrobimy sobie tak. I tu będzie po robocie, panie kocie. Dobrze. Została nam ostatnia postać, którą wykończymy w sposób szybki i bezproblemowy. No, dobry skład, ale tutaj już klocki coś zrobiły. I przede wszystkim... Oj, skończyła mi się energia. Te wojny na turniejach idą szybciej niż się spodziewałem. No cóż, dzisiaj całkiem dobrze, jesteśmy cały czas, właściwie nie cały czas, ale jesteśmy dzisiaj w najlepszym 1%. Jedna porażka z bardzo silnym przeciwnikiem, nie uważam tej walki za złą. Cztery wygrane z lepszymi przeciwnikami, całkiem dobre walki w mojej opinii. No i tyle, przechodzimy do trzeciego dnia. Trzeci dzień będzie lada chwila, a odcinek z trzeciego dnia będzie jutro. Także dzięki serdecznie za uwagę, trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej, cześć. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz wesprzeć nasz kanał. Na Zrzutce, na Patronite, możesz go zasubskrybować lub dać lajka. Liczymy na Ciebie.